udowodnić, że przekątne równoległoboku przecinają się w połowie, czyli y, popatrzmy. Chcemy pokazać, że jeśli nazwiemy sobie ten punkt jako E, to że jedna przekątna przecina drugą przekątną w taki sposób, że powstaną dwa takie same odcinki i dokładnie to samo będzie z tą przekątną AC, że przecina przekątną DB w taki sposób, że będziemy mieli takie same y, odcinki. I teraz w jaki sposób to pokazać? Przedłużmy sobie najpierw ten y, Bok AB w taki sposób, abyśmy mieli prostą. Czyli tutaj otrzymujemy prostą i to samo sobie zrobimy z tym bokiem DC. Czyli mamy dwie proste i przedłużymy sobie również tę przekątną w taki sposób. Czyli popatrzmy, mamy dwie proste równoległe, które przecinamy trzecią prostą, więc wiemy, że ten kąt jest taki sam jak ten kąt, bo to są kąty na przemian ległe wewnętrzne. Czyli będziemy mieli, że kąt ABE to jest. Kąt przystający, czyli kąt identyczny do kąta CDE. CDE. Dlaczego? Bo to są kąty na ległe, wewnętrzne. I napiszemy to sobie, bo to jest bardzo ważne, aby wiedzieć dlaczego te kąty są takie same. Na Naprze... przemian ległe wewnętrzne, wewnętrzne. Na przemian ległe wewnętrzne. I teraz pomyślmy o tym yy, w taki sam sposób dla tych dwóch boków, AD oraz BC. Czyli jeśli przedłużymy sobie ten bok tutaj, żeby otrzymać prostą, i ten bok, aby otrzymać prostą, to mamy dwie proste równoległe, które tutaj będziemy przecinali trzecią. Prostą. I widzimy, że również otrzymamy kąty, które mają takie same miary. Ten kąt, który będzie tutaj, to będzie kąt identyczny jak ten kąt tutaj. Dlaczego? Bo to są również kąty na naprzemianległe wewnętrzne. Czyli popatrzmy, kąt DCE, kąt DCE to jest identyczny kąt, czyli jest kątem przystającym do kąta BAE. Do kąta BAE. Z takiego samego powodu. To są kąty naprzemianległe wewnętrzne. Przypomnijmy sobie teraz, co pokazaliśmy w poprzedniej e, lekcji. Jeśli mamy do czynienia z równoległobokiem, to odpowiednie tutaj boki będą identyczne. Czyli ten bok będzie taki sam jak ten bok. I teraz co to nam daje? Spróbujmy zebrać teraz wszystkie informacje e, razem i to ułoży się nam jak jedna układanka. Ten trójkąt oraz ten trójkąt to są trójkąty przystające. Dlaczego? Popatrzmy na ten kąt na ten bok i na ten kąt. Dokładnie to samo występuje w tym drugim trójkącie. Tutaj mamy kąt, bok, kąt i widzimy, że te odpowiednie kąty są takie same jak te kąty w tym trójkącie i widzimy, że te kąty, które są takie same, występują przy tym boku, który również jest taki sam jak w tym trójkącie. Czyli możemy wyciągnąć taki wniosek, że trójkąt A BE jest trójkątem przystającym do trójkąta CDE na mocy cechy kąt-bok-kąt. Kąt. Czyli otrzymujemy, że trójkąt ABE jest trójkątem przystającym do trójkąta CDE na mocy cechy kąt-bok-kąt. Kąt-bok. Kąt. Z tego korzystamy, aby pokazać, że te dwa trójkąty są przystające. Co to znaczy, że te dwa trójkąty są przystające? To znaczy, że odpowiednie boki są identyczne. Czyli oznaczmy sobie tutaj ten bok dwoma kreseczkami i chcemy znaleźć odpowiedni bok w tym drugim trójkącie. Popatrzmy. Ten bok w tym trójkącie występuje naprzeciw brązowego kąta, więc naprzeciwko brązowego kąta tutaj będzie ten odpowiedni bok. I widzimy, że mamy AE równa się EC. I teraz jeśli oznaczymy sobie ten bok, tutaj EB, takimi trzema kreseczkami, to ten y, bok występuje naprzeciw tego niebieskiego kąta, więc odpowiedni bok będzie tutaj, bo jest naprzeciwko niebieskiego kąta w tym trójkącie i widzimy, że BE równa się E. D, bo to są odpowiednie boki, trójkątów przystających. Możemy sobie to zapisać. to są odpowiednie, odpowiednie boki, trójkątów przystających. Więc pokazaliśmy, że jeśli mamy do czynienia z równoległobokiem, to przekątna E. C przecina przekątną BD w taki sposób, że mamy dwa y, takie same odcinki oraz dokładnie to samo z przekątną BD. Ona przecina przekątną AC w taki sposób, że y, mamy tutaj, że ta przekątna podzielona jest na połowę, czyli że ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek. I pokazaliśmy właśnie, że przekątne równoległoboku przecinają się w połowie. Teraz udowodnimy sobie, że jeśli... Mamy czworokąt, w którym tutaj przekątne przecinają się w połowie. To mamy do czynienia z równoległobokiem. Popatrzmy w tym celu oznaczmy sobie oj, ten punkt jako E. I teraz pierwszą informacją, którą możemy dostrzec, to jest to, że ten kąt jest identyczny jak ten kąt, ponieważ to są kąty wierzchołkowe, czyli kąt AEB. AEB jest kątem przystającym do kąta e, CEB. Do kąta CEB. Bo to są kąty wierzchołkowe. Kąty wierzchołkowe. Wierzchołkowe. To są kąty wierzchołkowe, czyli mają identyczne miary, i co to nam mówi? Popatrzmy. Mamy tutaj dwa boki w tym trójkącie, które są identyczne jak odpowiednie boki w drugim trójkącie, a kąty pomiędzy tymi bokami mają identyczne miary, czyli te dwa trójkąty są przystające, czyli trójkąt A, E, B jest trójkątem przystającym do trójkąta CE. D. Korzystamy tutaj z jakiej cechy? No bok, kąt, bok, ponieważ ten trójkąt ma dwa boki, identyczne jak drugi trójkąt, a kąt zawarty pomiędzy tymi bokami, które mają takie same miary, jest identyczny. Czyli tutaj korzystamy z cechy bok, kąt, bok. I co to nam daje, że te dwa trójkąty są przystające? Dwa. Trójkąty są przystające, czyli mają identyczne miary. Odpowiednie miary w pierwszym trójkącie będą takie same jak miary odpowiednich kątów w drugim trójkącie, czyli popatrzmy. Oznaczmy sobie ten kąt w taki sposób. Ten kąt znajduje się naprzeciwko tego boku, który oznaczyliśmy sobie dwoma kreseczkami, więc odpowiedni kąt w drugim trójkącie będzie znajdował się dokładnie tutaj, więc kąt CDE jest kątem przystającym, do kąta BAE, do kąta BAE, bo to są odpowiednie kąty w trójkątach przystających. To są odpowiednie kąty w dwóch trójkątach przystających. Widzimy, że one występują naprzeciw tego samego boku. Tak? Może sobie zapiszemy odpowiednie kąty trójkątów przystających. Widzimy, ja to zapisałem w taki sposób e, symbolicznie, jak starożytni Egipcjanie i tutaj wiemy, że to są odpowiednie kąty trójkątów przystających, tak? I popatrzmy. Gdybyśmy pomyśleli o tych kątach w ten sposób, że one powstały w wyniku przecięcia dwóch prostych inną trzecią prostą i to są kąty e, na przemian ległe wewnętrzne i one mają identyczne miary. Już sobie pokazywaliśmy, że jeśli te kąty mają identyczne miary, to AB musi być równoległa do CD, czyli pokazaliśmy na razie, że ten bok jest równoległy do tego boku, czyli AB jest y, równoległy do CD. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie zapisali, zapisali dlaczego, ponieważ udowadniając coś bardzo ważne jest, aby wytłumaczyć skąd co się wzięło, czyli y, to wzięło się z tego, że y, kąty. Na przemian ległe, wewnętrzne, na przemian ległe wewnętrzne są przystające, czyli mają identyczne miary. I teraz popatrzmy. Co zostało nam do pokazania? Musimy pokazać, że AC jest równoległy do BD i będziemy udowadniali to dokładnie w taki sam sposób, jak pokazywaliśmy, że AB jest równoległy do CD. To, co możemy zaobserwować, to fakt, że ten kąt jest taki sam jak ten kąt, ponieważ to są kąty wierzchołkowe, czyli kąt AEC jest identycznym kątem jak kąt BED. B E, D, ponieważ są to kąty wierzchołkowe. Kąty wierzchołkowe. Co to nam daje? Popatrzmy, ten kąt występuje pomiędzy bokiem, który oznaczyliśmy jedną kreską, a bokiem, który oznaczyliśmy dwoma kreskami. Identyczny kąt występuje pomiędzy bokami, które mają te same długości boków, jak w tym trójkącie, czyli te dwa trójkąty są przystające, ponieważ możemy skorzystać z cechy bok, kąt, bok, tak? czyli trójkąt A, E, C jest trójkątem przystającym do trójkąta B. E, D. Korzystamy z cechy bok, kąt, bok. Tak? I co to nam daje? Dwa trójkąty są przystające, to znaczy, że miary kątów jednego trójkąta są identyczne, jak odpowiednie miary kątów drugiego trójkąta. I jeśli oznaczymy sobie ten kąt w taki sposób, to ten kąt występuje naprzeciw boku, który jest oznaczony dwiema kreseczkami, to w tym trójkącie odpowiedni kąt będzie znajdował się tutaj. Czyli te dwa kąty mają identyczne e, miary. tak? Czyli możemy sobie to zapisać. E, kąt. C A E jest kątem przystającym do kąta tutaj BDE. Tak? Czyli kąt C A E jest kątem przystającym do kąta B D E. Ponieważ tutaj to są odpowiednie kąty trójkątów przystających. I teraz, co to nam daje? Widzimy, że jeśli wyobrazimy sobie, że te dwa kąty tutaj powstały w wyniku przecięcia dwóch prostych, trzecią prostą i te kąty to są kąty na przemian ległe wewnętrzne i te kąty na przemian ległe wewnętrzne mają identyczne miary, to oznacza tylko tyle, że ten Odcinek AC musi być równoległy do odcinka BD, ponieważ te kąty naprzemianległe wewnętrzne są przystające, czyli mają takie same miary, czyli możemy sobie to zapisać AC jest równoległy ten odcinek AC jest równoległy do BD ten bok tego e, równoległo znaczy tego czworokąta jest e, równoległy z tym bokiem tego czworokąta i widzimy że e, te dwa boki są równoległe te dwa boki są równoległe czyli mamy do czynienia z równoległobokiem czyli zapiszemy sobie jeszcze dlaczego te dwa boki są równoległe ponieważ kąty na przemian ległe na przemian ległe wewnętrzne są przystające. I teraz popatrzmy, udowodniliśmy sobie, że jeśli y, mamy do czynienia z równoległobokiem, to jego przekątne przecinają się w połowie i jej mamy do czynienia z czworokątem, takim że przekątne przecinają się w połowie, to od razu będziemy mogli wyciągnąć wniosek, że ten czworokąt jest równoległobokiem.